Hej, siemano, z tej strony Boguś! Witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Jak widzicie, nie pozostaję dłużny i wypuszczam kolejny film w tym pięknym roku. Więc jeżeli taki trend wam się podoba i chcecie, by się oczywiście utrzymał, no to zostawcie łapkę w górę i subskrybera. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o, wydaje mi się, najlepszej konsoli w 2023 roku, która, no, nie jest Nintendo Switch, widzowie, to jest niesamowite. Ale o tym porozmawiamy już po intro. Zapnijcie pasy. Widzowie, jest taka jedna konsola, która przez liczne zaniedbanie umarła dosyć szybko, nawet pomimo posiadania bardzo dobrej specyfikacji i tytułów, które technologicznie uważam, że wykraczały wtedy poza obręb konsoli przenośnej. Mowa jest tutaj oczywiście o jedynej i niepowtarzalnej PlayStation Vita, czyli następcy PSP. A dlaczego jest to konsola, którą uważam za najlepszą konsolę w 2023? Ponieważ przerobienie tej konsoli teraz opiewa się tak naprawdę do kliknięcia przeglądarki i wejścia na adres. Jeden adres, tak naprawdę URL, i tutaj możecie już właśnie tak naprawdę przerobić swoją konsolę i odblokować pełny potencjał tego niesamowitego urządzenia. To, co jest najlepsze, bo sam to przetestowałem i sprawdziłem, no to najnowsze oprogramowanie, czyli 3.74, idealnie pasuje do tego jakby moda. Czyli nawet jeżeli macie najbardziej zaktualizowaną PlayStation Vita, możecie ją zmodować tym pięknym jednym kliknięciem. Prawdopodobnie URL do tej stronki dam wam w opisie oczywiście. Pamiętajcie, że robicie wszystko na własną odpowiedzialność, żeby nie było, że potem stary wam zepsuł PS Vita. Co nam daje taka modyfikacja, bo oczywiście to jest najważniejsze pytanie i co chciałem osiągnąć ja, to oczywiście emulację starych konsol. Mianowicie najbardziej chodziło mi tutaj o Game Boy Advance. Co prawda grałem na Game Boy Advance SP, ale to jest ta sama generacja, tylko trochę inaczej wyglądało urządzenie. Ale w każdym razie na tej konsoli możecie teraz uruchomić tak naprawdę wszystkie giereczki z Game Boy Advance. Dodatkowo widziałem, że są próby odpalania Nintendo DS, ale ten działa tak sobie. Nintendo 64 śmiga naprawdę spoko. Ogółem jest to kombajn do gier retro. Na tej konsolce naprawdę możecie to wszystko mieć i nie jest to w ogóle żaden problem dla niej. Nawet giereczki z PlayStation 1 uruchamiają się super, więc bardzo duży plus. Niestety nie udało mi się uruchomić gier z PSP, więc tutaj trochę delikatny minus, ale wiem, że na pewno się da, tylko może trzeba więcej posiedzieć nad tym, a też powiem wam szczerze, właśnie nie celowałem w to urządzenie. Zmodyfikowanie PlayStation Vita, i to niezależnie tak naprawdę od tego, jaki model posiadacie, bo tutaj jest akurat Vita Slim, ale z tego co wiem, działa to na Vicie FAT oraz PlayStation TV, co jest w ogóle dużym zaskoczeniem jak dla mnie, więc tak naprawdę opiewa się to o kliknięcie 3 razy przycisku, mianowicie Unlock i tam chyba Confirm, i wtedy wasza konsola jest przerobiona. Musicie oczywiście trochę więcej skonfigurować, jeżeli chodzi tutaj o zainstalowanie dodatkowych aplikacji Homebrew, które pozwalają wam na przykład na mieszanie tam trochę w systemie, które pozwalają wam pobierać dodatkowe aplikacje, bo jest taki coś jak właśnie, nazwijmy to PlayStation Store, ale z aplikacjami niezależnymi, nazwijmy to w ten sposób, gdzie właśnie możecie pobrać ten emulator, a potem możecie sobie dograć po prostu bardzo łatwo giereczki i możecie odpalać takie gry na PlayStation Vicie w chyba, jaki ona ma wyświetlacz, nie wiem, 4.7? Ogółem do tego materiału zainspirowały mnie ostatnio takie konsolki, wiecie, w których mogliście właśnie emulować giereczki i one kosztują tam paręset złotych i stwierdziłem, że kurde, może właśnie przerobię albo spróbuję sobie przerobić PlayStation Vita i okazało się, że tada, w 2023 wystarczy tak naprawdę odpalić przeglądarkę z określoną stroną. Dodatkowo żadna kupo konsolka nie pozwoli wam na emulację gier z PlayStation Vita, a jak wiecie, są tutaj niektóre ekskluzywy, które naprawdę warto ograć, mianowicie na przykład moje ukochane Soul Sacrifice, które nie jest dostępne na żadnej innej platformie. Jeżeli ktoś jest na przykład dużym fanem, nie wiem, Killzona, no to macie Killzone Najemnik, który też nigdzie indziej nie jest dostępny. Albo na przykład Uncharted, czyli Golden Abyss, czyli Złota Otchłań, które też nie jest nigdzie indziej dostępne. Więc muszę powiedzieć, że gdy dodam sobie bibliotekę gier na Vita, która nie jest jakaś może super bogata, ale dodam do tego możliwość właśnie odpalania gier z, nie wiem, Game Boya, Nintendo 64, PlayStation 1, PSP, to nagle ta konsola naprawdę staje się, no, potężnym kombajnem gier retro. Dajcie znać, co wy myślicie na temat PlayStation Vita i czy na przykład posiadacie ją w swoich zbiorach. A co za tym idzie, czy również postanowicie odblokować drzemiącą w niej moc. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście komentarzyk z odpowiedziami na te pytania. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!